nie chcemy, żeby w Polsce była Rosja. Nie chcemy państwa skorumpowanego, mafijnego. Nie chcemy państwa, w którym prezydent naszego kraju mówi o innych, którzy chodzą do kina, że są świniami. Nie chcemy państwa, w którym premier dorabia się majątku w wysokości 100 milionów złotych w ciągu kilku lat, będąc premierem. Chcemy Polski, która szanuje Lecha Wałęsę, która szanuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która szanuje Jerzego Owsiaka. Nie chcemy państwa, w którym podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ktoś wbiega i wbija nóż w brzuch polityka i go zabija. Nie chcemy w końcu państwa, w którym z naszych podatków budujemy płot, a potem przestawiamy do niego drabinę i mówimy, że kto ma 5000 dolarów, to może przez tę drabinę przejść. Nie chcemy też kraju, w którym okradani są Polacy, polscy rolnicy, gdzie handluje się za ich plecami zbożem i dorabia się wielkich majątków. Nie chcemy sprzedaży polskiego drewna do Chin i sprzedaży polskich lasów. Chcemy Polski, która się liczy w Unii Europejskiej, która nie przegrywa głosowań w stosunku 27-1. Chcemy też kraju, w którym nauczyciele są szanowani, w którym zawód nauczyciela jest powodem do dumy i do tego, że jest się kimś, czuje się kimś prestiżowym. Nie chcemy też po prostu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednej osobie, który wychodzi z pistoletem w gaciach i pokazuje młodzieży, że tak można robić, będąc członkiem rządu. Nie chcemy w ogóle socjopatów, czyli ludzi, którzy rządzą Polską, nienawidząc innych ludzi. Nie chcemy po prostu Rasputina z Torunia i drugiego niekochanego dziecka, człowieka nieszczęśliwego z Żoliborza, który od wielu lat po prostu kłóca i dzieli naród i robi nam wielką krzywdę. Chcemy po prostu naszych mediów, też mediów, które należą do nas. Nie chcemy, żeby bandyci medialni zawłaszczali tymi mediami i po prostu nie pozwalali wielu milionom Polaków się w nich wypowiedzieć. I tak mógłbym mówić i mówić, ale tak naprawdę mamy dosyć tych afer, które aferami poganiają następne afery. Chcemy po prostu kraju kulturalnego, praworządnego, w którym panuje miłość i zaufanie do innych.